Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Wisło ujście za czasów akcji Cyberpunka 2077. No nie wierzę. Mimo, że to już jest raczej przeszłość i to bardzo daleka przeszłość, to miasto w porównaniu do Night City jest strasznie biedne. Tutaj nie ma żadnych futurystycznych samochodów, futurystycznej zabudowy. A co najważniejsze, w ogóle nawet nie wzrosła przestępczość. I nikt tutaj nie, i żadna osoba tutaj nie chodzi z jakimiś, no, jakimiś cybernetycznymi cyberszczepami. Widać, nasza przeszłość raczej jest niestety dystopijna. Raczej nic się nie zmieni. Dobrze, a więc dzień dobry. Witam was w 45. odcinku trzeciego sezonu City Skylines, gdzie buduję miasto. Jak widzicie, to jest osobnie już rok cyberpunkowy. No i teraz rzecz, którą ja myślę, no to dobra, chciałbym się zająć tylko rozbudową miasta. Mi się zdaje, że zajmę się tą okolicą, więc dobrze. Więc już się tym zajmuję. Rzecz, którą chciałbym na początku zrobić, no to mi się zdaje, że najpierw zajmę się tą oto główną drogą. Ja jak na razie chciałbym przeprowadzić jeszcze na dalszy przebieg. Jak na razie będzie jeszcze na chwilę prosta tu. I teraz chciałbym, aby ta droga mniej więcej była tak mniej więcej chyba koło toru. No i później by się podłączyła się gdzieś niby tutaj. No to jest na przykład, o, to jest mój pomysł, żeby tutaj mniej więcej stąd. I teraz byłoby podłączenie jakaś stąd dotąd, ale żeby to zrobić, to musiałbym tutaj zrobić taki tunel lub most. No, do tego pociągu. No to to już jest taki pierwsza kwestia. Druga kwestia, no to chciałbym zająć się teraz tutaj, chciałbym, żeby tutaj była całkowicie nowa dzielnica. Więc coś tutaj trzeba zrobić. Chciałbym tutaj zrobić nowy przystanek kolejowy. I ja myślę sobie, że jeżeli chodziłoby o przystanki kolejowe, no to ja tu chciałbym sobie postawić nie te większe węzły przesiadkowe, tylko stację wieloperonową. Właśnie, chciałbym sobie postawić tutaj stację wieloperonową. Ale żeby to zrobić, no to chwila, jeszcze raz tutaj wyburzę. Bo musi być w miarę prosta droga. Na przykład na to dobrze, na przykład na tym krótkim odcinku będzie dobrze w miarę prosta droga. I teraz stąd powinienem sobie zrobić w miarę proste podłączenia. O, stąd jakoś dotąd. Teraz jeszcze zrobię, dobrze, jak już to mam, no to teraz trzeba zrobić jeszcze kwestię wyrównywania, więc stąd jak na razie dotąd. Chciałem, żeby tutaj odcinek, droga była całkowicie prosta. Już jest droga prosta, więc mogę sobie zobaczyć szybko na tą stację wieloperonową. Okej, tutaj będzie stacja, ale żeby ją postawić, no to będzie trzeba całkowicie tutaj wyburzyć szybkie tutaj podłączenia. I to sobie stację postawię tutaj. Chciałem, żeby tutaj była stacja wieloperonowa. Jak już to mam załatwione, no to trzeba jeszcze zrobić teraz sobie takie dobre podłączenia. Więc teraz wracam sobie do pociągu. I teraz tutaj trzeba zrobić podłączenie. Jak do tego najlepiej się zabrać? No to ja wykorzystam najlepiej chyba ten właśnie mod Network Multitude i wykorzystam jego zastosowanie, więc stąd zrobię podłączenie stąd dotąd. A nie, zrobię to inaczej. O tu, już stąd dotąd jeszcze raz zrobię. Tutaj poprowadzę jakoś drogę
A może nie. Nie tym, nie tak, a może w taki sposób. Stąd dotąd będzie prowadzona droga i teraz zrobię sobie drogi równoległe. Więc powiedziałem stąd, jak na razie dotąd. I teraz sobie plus jakieś, 16. Podłączenie tu i teraz stąd. Musi być jeszcze dotąd i kolejne plus 16. A, się to udało. I tutaj muszę jeszcze zrobić podłącz... I teraz musi się to podłączyć. Więc tutaj zrobię łączenie się węzłów. No to 100 i to się jeszcze podłączyło. I już mam gotowe jak na razie taką pierwszą połowę. Teraz jest na drugi etap. Więc jak na razie... Stąd będzie podłączenie tutaj. Prosta droga. I teraz stąd myślę sobie, że będzie podłączenie... Chwila. Stąd będzie prosta droga, stąd dotąd. O! Coś takiego. I teraz chciałbym sobie zrobić drogi równoległe. Więc dobrze. I droga równoległą raczej stąd... A nie, złe kierunki wziąłem. Stąd dotąd chciałbym, żeby była droga równoległa. Jak na razie i teraz chciałbym ją sobie te plus 16. Chwila, to jest plus 15, plus 16. Podłączyć się tutaj. I tutaj jeszcze raczej będą raczej podłączenia identyczne, więc stąd dotąd. Będą właśnie identyczne podłączenia, więc teraz sobie kolejne plus 16 po tej stronie. 2000 years later. No, już to mam zrobione i teraz jeszcze wystarczy, dobrze. Teraz chyba stąd. Muszę to wyłączyć. A, i teraz chciałbym sobie zrobić w miarę drogę, która jak na razie kończyła się tutaj, więc robię szybko Ctrl A. O, i teraz jak na razie stąd, dotąd będzie poprowadzona ta droga. Jak na razie będzie się łączyła gdzieś tutaj. Później tutaj zamierzę, aby stąd szło chyba jak na razie stąd, miałoby iść mniej więcej w tym kierunku i tutaj byłoby podłączenie. O, i gdzieś pewnie szło później jeszcze i pewnie stąd mogłoby iść jeszcze na ten obszar. No, no to to już jest, można powiedzieć, że już pierwszy taki etap już mam przygotowany. Dobrze, teraz może zajmę się tramwajem, czyli moim szybkim tramwajem. Bo jak wiem, to jest około 3. Więc stąd musi być w miarę szybkie podłączenie tu. Teraz kolejne musi być podłączenie mniej więcej tutaj. I gdzieś mniej więcej... Dobrze. Muszę zrobić jak na razie stąd dotąd podłączenia. Więc jeszcze jak na razie stąd. Zrobię stąd. Jak na razie musi być jeszcze podłączenie. O. Chyba to będzie jakoś dotąd i musi być jeszcze droga prosta z O. Tak? I teraz muszę sobie wymyślić, w jaki sposób chciałbym tutaj poprowadzić. Dobrze. Tutaj w planach może bardziej nie. Inaczej to zrobię. Tutaj będzie taki podziemny wyjazd. Przejazd będzie podziemny. Stąd dotąd, a teraz zrobię sobie prostą jakąś drogę stąd dotąd. Enter. Teraz będzie ciekawszy jest wyjazd, więc stąd będzie tu i teraz dotąd. No, teraz muszę jeszcze ten cały tramwaj teraz inaczej jeszcze poprowadzić. Więc dobrze, jak na razie będzie jeszcze równolegle do tej drogi. I mniej więcej gdzieś w tej okolicy to mam pomysł. Tutaj planuję zrobić sobie... Jak na razie będzie tutaj zaplanowany chwila. Tutaj mam ile? Tak na 6. Na 6 to raczej powinny być... O! Tutaj będzie zrobiony na przykład jakiś specjalny taki węzeł, który miałby się tutaj jakoś przechodzić.
O, będziemy przechodzić tu. Teraz jeszcze chciałem, aby fragmenty tego węzła jak na razie tu jakoś chyba. Jak na razie tutaj. Teraz tutaj byłby wyjazd w miarę podziemny. Stąd dotąd. I może teraz zrobię sobie jeszcze raz. No to zrobię tak. I zobaczę, jak bym zrobił sobie. Enter. Jak to wygląda? Nie. Fatalnie to wygląda. To może inaczej to zrobię. Jeszcze raz. Chciałbym zrobić sobie podłączenie teraz. Stąd. Chciałbym sobie zrobić. Dotąd. Stąd. I chciałbym sobie zrobić. O, coś takiego. No to już lepiej. Już troszkę lepiej. Dobrze, teraz jeszcze wracam z tym. I zrobię jeszcze sobie podłączenie szybkie tutaj i chwila. Gdzieś jeszcze muszę? Nie, już mam podłączoną. Już mam podłączony tutaj tramwaj. Bardzo dobrze, że już mam podłączony tramwaj, więc teraz mógłbym zająć się jeszcze tymi drogami. Tutaj myślę sobie, że jak tutaj jest taka droga, jaka to jest, autostrada, no to tutaj wykorzystam może raczej. Dobrze, tutaj podmienię sobie typ. To chyba ta droga, czy może to była ta. Chwila. Mi się zdaje, że chyba. No. Wykorzystam sobie jak na razie coś takiego, że tutaj będzie w miarę szybka droga, która będzie tutaj jak na razie przechodziła. Dobrze, więc najpierw to ja zrobię tak. Ja bym najpierw stąd zrobić w miarę prostą drogę. A! Wiem, co tutaj zrobię. Prosta droga jak na razie stąd będzie dotąd i teraz wykorzystam to i to. A może raczej jeszcze wyburzę ten fragment i teraz jak na razie wykorzystam jeszcze sobie. O! Będzie taki tutaj w miarę prosty odcinek, może nie. Może jeszcze raz tutaj zrobię sobie w ten sposób. O, tutaj i tu będzie, o, bardziej prosty tu. Teraz wracam do tych autostrady, bo wiem, że to było z modu. I teraz zrobię sobie niby taką. Podłączenie będzie tu. No nie wierzę, teraz to ja sobie chyba trochę ja sobie trochę zaszkodziłem, tak mi się zdaje. I dobrze, teraz wracam tutaj do tej kolei. Tutaj trzeba zrobić proste podłączenie, więc teraz zrobię sobie prostą linię stąd. Chwila. Jakbym zrobił to, o, prosto jak na razie stąd dotąd. I teraz chciałbym mieć prostą drogę tu. Ale teraz to chciałbym, żeby. A nie, wiem co trzeba zrobić. Ile, gdzie. A, muszę to. I teraz chciałbym, aby było tu. 2000 years later. Coś takiego chciałem zrobić. Idealnie. I tu już jest prawidłowo tutaj podłączenie. O, już to mogę schować. No to teraz będzie to raczej wszystko będzie teraz prawidłowo funkcjonowało. Wystarczało tylko podłączyć tą linię. I trzeba byłoby jeszcze tutaj jakoś szybko jeszcze podłączyć resztę tego wszystkiego. Ale mam teraz. O, mam pewien pomysł, który chciałbym jeszcze tutaj wykorzystać. I myślę sobie, że na chwilę tutaj będzie odcinek podziemny. Więc teraz tylko tak. Te linie to chowam. Te jak na razie linie będą przez chwilę przechodziły w sposób taki prosty. I teraz zrobię sobie tutaj. Będą zjazdy podziemne.
Dzięki czemu sobie zaoszczędzę, no, mogę tym zrobić bardzo dużo ziemi. Tutaj można byłoby zrobić jaką fajną, na przykład, nie wiem, dzielnicę mieszkalną. Stąd mógłbym sobie zrobić tu. Może jeszcze zrobię sobie, będzie coś takiego. Kolejna taka fajniejsza, może kratka. Stąd dotąd. Jeszcze mógłbym sobie zrobić podłączenie kratkowe. Tu. I może sobie zrobię... O, będzie jeszcze jakieś inne krótsze wejście tutaj. I może jeszcze tu. Tutaj będzie, nie wiem, czy tutaj zrobić może dużo zabudowę, czy może nisko. Tego za bardzo nie jestem pewien, ale dobrze. Teraz można byłoby sobie jeszcze... O, można byłoby sobie... Wiem, co tutaj zrobię. To nie będzie dzielnica mieszkalna, to będzie raczej dzielnica przemysłowa. Bo to jest za bardzo też mało jest tutaj dzielnic przemysłowych. Bo jedyna taka większa dzielnica przemysłowa jest tu głównie tutaj i jeszcze tutaj. Dalej to już są takie małe obszary. Więc warto byłoby tutaj zrobić sobie właśnie taką podmieście. Taka dzielnica przemysłowa idealnie tutaj pasuje. Więc tutaj jak na razie sobie zrobię... Tylko, że tutaj zrobię sobie jakąś krętą drogę. A może... chwila. Może inaczej to powinienem zrobić. Właśnie. Inaczej to robię. Dobrze, że jeszcze jest ta pauza. I gdzieś mniej więcej... pomyślmy. O! Tutaj jak na razie zrobię sobie prostą drogę, później to wszystko zamienię na drogi przemysłowe. I dobrze. Tutaj ze transportu to warto byłoby zrobić sobie... A nie, pomyliłem się. Z jedną rzeczą. Żeby zrobić ten dworzec... Dworzec to trzeba trochę się odsunąć. Czyli znowu źle to pomyślałem. Mogę sobie zrobić tak. Mniej więcej prostą drogę stąd dotąd. I teraz to mógłbym sobie zrobić ten właśnie dworzec towarowy mniej więcej tutaj. Chyba, że jeszcze zobaczę, że był jeszcze taki inny dworzec, taki mały, ale nie. Zrobię ten, który jest w grze. Więc dworzec towarowy będzie... Dobrze, będzie tutaj. Teraz trzeba jeszcze raz zrobić podłączenie linii, więc stąd, dotąd. I chciałbym sobie jeszcze zrobić, dobrze, ups, a raczej jeszcze wyłączam tutaj na chwilę. I teraz chciałbym, żeby było jeszcze podłączenie tu. O, i stąd, dotąd będzie, jeszcze jakieś podłączenie. Żeby można było tutaj towary jakoś przenosić. I warto by było, aby towary były gdzieś jeszcze poprowadzone. Jakoś stąd dotąd. Więc teraz jeszcze zrobię sobie coś takiego. Teraz zróbmy sobie... Mówi ten tu sobie ustawić sobie jakoś tak. I później jeszcze jakoś sobie pewnie tak. No i teraz to dobrze teraz funkcjonowało, no chyba będzie dworzec towarowy. No, teraz trzeba tylko prostą drogę mniej więcej tutaj. Ja nie wiem, że znowu sobie tutaj słabo sobie przygotowałem i trzeba jeszcze raz to wszystko zacząć. Dobrze, jeśli chodzi to powiem tak, jak na razie tutaj już jest przygotowane wszystko, jak na razie, żeby tutaj... Będzie tutaj ta dzielnica przemysłowa. Jeszcze zostało mi się przygotowanie. Pomyślmy. A, tutaj jeszcze dodatkowej drogi. Prawdopodobnie w tej okolicy. Więc dobrze, wzdłuż mniej więcej tego poprowadzę sobie jeszcze, nie wiem. Będzie to jakiś kolejny taki obszar pod przemysł. Mi się zdaje, że będzie jakaś podłączenie będzie tu.
O, będzie droga jeszcze stąd. I powiedzmy, gdzieś jeszcze tutaj zrobić specjalny obszar pod przemysł. Może jeszcze w tej okolicy. Choć tutaj może byłoby raczej na inne obiekty. A w międzyczasie jeszcze podmienię tutaj szybko jeszcze to wszystko na drogi przemysłowe. Teraz sobie tylko wyznaczę całą tą dzielnicę. Bo to będzie raczej dzielnica taka przemysłowa i pewnie nie, tylko niewielki odcinek tam chyba będzie tutaj chyba w tej okolicy będzie jeszcze jakieś mieszkania zrobię. A tutaj będzie w ogóle przemysł. Tutaj jak będzie specjalizacja, no to pomyślmy. Nie, tutaj będzie zwyczajny przemysł. Więc teraz chciałbym jeszcze zająć się wodą. Więc dobrze, więc teraz zasoby wodne sobie przygotuję. Aby tutaj jak na razie zrobię sobie, nie wiem, jakieś jedno wysypisko tutaj. Stację przeładowania odpadów to będzie obok. Aby to jak na razie dobrze działało. Może sobie zrobię tutaj jakąś palarnię odpadów, to może nie. Ale tutaj może sobie coś, może dla celów energetycznych. To może sobie zrobię tutaj gdzieś tutaj elektrownię atomową, nie, bo chciałbym, aby tutaj była jakaś zaawansowana elektrownia węglowa, aby tutaj jak na razie wytwarzała na siebie jeszcze jakieś dodatkowe źródło energii. Dobra, jak na razie będzie zasilana na węgiel, ale i tak będzie tutaj w miarę spokojnie. Więc teraz jeszcze zajmę się tutaj malowaniem jeszcze szybko tych stref, jak na razie tu, tu, tutaj i jeszcze postawię sobie tutaj jeszcze te ważniejsze obiekty, czyli no, jednostkę straży pożarnej to sobie zrobię tutaj i jeszcze jednostkę policji ją sobie zrobię tutaj. Teraz niech się to buduje. Dobrze. Teraz to chciałem sobie szybko zrobić podsumowanie. A więc co takiego zrobiłem? A więc tak. W dzisiejszym odcinku, no, takim bardzo ważnym chyba momencie, zrobiłem sobie, jak się patrzeć, trochę taki większy węzeł przesiadkowy. I tutaj jak na razie jest dzielnica przemysłowa. Za chwilę potem chyba zrobię sobie jeszcze małą dzielnicę mieszkalną w tej okolicy. I teraz jak na razie wszystko bardzo fajnie teraz działa. Myślałem początkowo, żeby to wyszło się tą dużą dzielnicą mieszkalną, ale jednak stwierdziłem, że może warto było zrobić taką małą, taką mniejszą dzielnicę przemysłową. I proszę bardzo, no tak właśnie ona teraz się przedstawia. Wyglądam. Mam nadzieję, że dzięki temu tutaj mieszkańcy będą zadowoleni. I jak na razie to co takiego mogę na końcu powiedzieć. Bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Całym widzom zachęcam do komentowania, a także polubienia kanału. Nowym widzom zachęcam do subskrybowania, a także wszystkich zachęcam do podtrzymania Blinksta. A więc to wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku.